Siema, ja jestem Pan Burza, dzisiaj nagrywamy, nie wiem, który odcinek mapy od widzów, ale kreatywności widzów, przepraszam bardzo. Jest to mapka od Point T-Rexa i Wiktora Zimnego, tylko jest z nami tylko Point T-Rex. Oczywiście chciałbym Wam przypomnieć o łapce w górze i subskrypcji z dzwonkiem. Przepraszam, że się tak trochę zaciąłem, bo ostatnio mój kanał bardzo ucierpiał na statystykach, więc bardzo by mi po prostu było miło. Będzie mi smutno, jeżeli nie zostawicie tych trzech rzeczy. Dobra, najpierw zobaczmy sobie pokój Pana Burzy. Co tutaj mamy? O kurde, PS4, monitor, tu studio gamingowe, prawda, w złotej zbroi Pan Burza sobie siedzi, mama Pana Burzy, tata, pan, a to czemu ja jestem dwa razy? Jestem, aha, dobra, nieważne, a tu mamy balkon piękny, walnij w dzwona, jak widzowie dali suba, dokładnie, walnij w, tak jak ja w dzwona, tu, prawda, łapencja w górę, tutaj subskrypcja, prawda, bardzo ładna, bardzo na razie mi się podoba ta mapa. I myślę, że jak na widzowie Pana Burzy tu, kurde, wyważają drzwi, nie? Dobra, to jest dobre, podoba mi się. Dobra, informacje. Tu mamy jedzenie, to sobie wezmę jedzonko. To tak, mapka dla Pana Burzy, złote płytki to spawn pointy. Dobra. Budowlany Point T-Rex, no to pewnie autorzy. Mam na imię Marcel, mam 12 lat, to moja pierwsza mapa. Mam na imię Wiktor. Aha, czyli bo to są autorzy, tak? Mam na imię Wiktor, mam 11 lat, tester, pomagałem. O autorach, okej, okay, poziomy. Jeden parkour, dwa, o Jezu, ile tych w ogóle poziomów jest. Dwa labirynt, walka z mobami, kręgle. Co? Jak są kręgle zrobione? Szukaj dźwigni, no bo w sumie znaleźć przycisk to by się nie dało, bo my ogólnie gramy na starym Minecrafcie, bo ogólnie właśnie Point T-Rex z Wiktorem robili tą mapę. No Marcel, przepraszam, Marcel i Wiktor robili tą mapę na starym Minecrafcie i już dokończyli tą mapę na starym Minecrafcie, no. A tu chyba gdzieś koło mnie on chodzi, na niewidzialności. O, coś tu... O, tutaj właśnie było. Dobra. Szukaj dźwigni, replika. Zrób potkę, to może być ciekawe, bo ja nie znam w ogóle potki. Speedrun, łódki i wykop obsydian. Dobra, to wykop obsydian to już mogłeś sobie darować, ale dobra, będzie długa mapa. Z tego co widzę. Zasady. Ogólnie autor mi jeszcze przed odcinkiem mówił, żebym nie zwracał uwagi na błędy ortograficzne. Nie niszcz mapy, punkty to są gwiazdki, ok? Zasady dla widzów. Został suba i walnij w dzwon, wbijamy 100 tysięcy. Bardzo się cieszę. Czy tam, nie wiem, tak, 100 piszę, bo to jest dobra. Zostaw lajka. No i to są takie zasady, które obowiązkowo, szczególnie z tym. Dobra, są spawn pointy. Nie wiem, jak one właśnie mają działać, ale... Ała, ale... Jak ja mam to przeskoczyć? Ej, to będzie trudne, nie? To będzie naprawdę trudne. Ej, ale kozak zrobiony, że mnie cofa. O, tu będzie ocena chyba do góry. O, zrobiłem! Ale naprawdę, jak ty koksalnie to zrobiłeś, to będziesz musiał mi powiedzieć, nie? Ej, ja nie mogę. Już... Dobra, parkour przeszedłem. Idź za czerwonym kamieniem. Teraz spawn point. Okej, okay, mam iść za czerwonym kamieniem, a mam otworzyć skrzynkę? O, punkty. Tylko pytanie, czy na parkurze też były punkty, ale dobra, to te punkty sobie zbiorę. Mogę w sumie jeszcze się rozejrzeć. Tu chyba nie ma punktów, tak mi się wydaje, że nie ma. Dobra, no to idziemy w takim razie. Może tu gdzieś nie ma. To idziemy za czerwonym kamieniem. Nic tu prawie nie widzę. Aha, tym bardziej teraz. Czekajcie, muszę sobie... nie wiem, monitora sobie nie podświetla. Wyżej. Ej, dobra, bo to prawie niewidzialne. O, dobra, widzę coś. O, wy na pewno nie widzicie, bo ja prawie nie widzę. Ej, dobra, czekaj, bo tu są dwa czerwone proszki. Nie wiem, co tu się dzieje. Panie ten, autorze, jakby ja nic nie widzę. Muszę sobie monitor podświetlić bardziej. Menu. O, widać bardziej. Co tu się dzieje? Nic nie widzę. Ej, aha, czyli tu jest... o, tu się coś rozwala, dobra. Dzięki za światło. Czyli mam iść tutaj w takim razie. O, dobra, mam drzwi, wyszedłem jakoś. To jest tutaj? Tak, to jest tutaj. Dobra, jakoś przeszedłem ten labirynt, był trochę bardzo ciemny.
A mógłbym zobaczyć. Ojej, ale nie był wcale taki krótki. Miał mało chyba takich odnóg. Dobra, co my tutaj mamy? Tu pewnie jest znajdź dźwignię czy coś w tym stylu. Nie, nie pamiętam w sumie co tu było. Kurde. Spodenki. O, punkcik. Punkcik. Dobra, tych punktów to raczej będę mieć dużo. Zobaczymy jeszcze. No, o, diamentowymi. Aha, to będzie chyba walka z mobami, a nie. Dobra, ogarnąłem. I tu mam wszystko z tej skrzynki zbierać, dobra. Zobaczymy jak mi pójdzie z walka z mobami, bo raczej mało się z mobami klepałem. Ale mam tutaj diamentowy mieczyk, więc mam nadzieję, że pójdzie szybko. Dobra, weźmy sobie mieczyk. I wchodzimy. O dobra, musiałem nadepnąć. O kurde, ile tych modów, przecież ja tu zginę. Zostawcie mnie pomocy. Dobra, tylko jakby, aha, bo ona jeszcze te podki rzuca, ale... Ona sama się utruła. A nie, ja też się otrułem. Ej, dobra. Ej, jak to jest? Ile to jest w ogóle tych... Jezu, ile... O kurde, ale to trudno naprawdę ich załatwić. Masakra. Dobra, nie, nie zabijesz mnie. Dobra, ej. Dobra, już chyba nic nie ma, co nie? Dobra, nic nie ma. Wywalmy jakiś syf. O kurde, myślałem, że to tak szybciej wywalę. Dobra, to wywalmy. Punktów nie. To też i to też. Dobra. Jakoś dałem radę. Nie wiem jak, ale dałem radę. Dobra. Kosz na śmieci. A to ja tam wyrzuciłem śmieci, wiesz? To. A to w sumie fajnie to zrobione. Tu jest jakaś skrzyneczka. O, serce oceanu. Po co mi to jest? Tu portal słyszę. Jak ja tu mam wejść? A, dźwignia. Aj, idiot. Dobra, ale nie wiem po co mi w sumie ta serca oceanu. Dobra, może później mi autor jakoś powie. Aha, ja mam tu rzucać tymi sercami, czy o co chodzi? Bo tak widzę tam... Ej, fajne, dobra. Koks totalny, a co tu jest? Bo może tu gdzieś punkty będą. Mogę ten lód rozwalić? Chyba nie. Dobra. Tu przechodzę przez portal, tak? I mam tam trafić. Dobra. O kurde. Dobra, jakoś spróbuję się rozpędzić. A, dobra, wypadłem pomocy. Ej, no kurde, to będzie trudno, żeby... Dobra, zostaw mnie. A, dobra, zginąłem. Kosz na śmieci, dobra, to tutaj... Nie, to byliśmy już tu. Dobra. Nie wiem, jak to jest zrobione. Ale to naprawdę trudne jest. Gdyby tej lawy tu nie było. No kurde. No znowu wpadłem do lawy. Kurde. Jest tu gdzieś woda jakaś może. Pomocy! Na lód. Pomocy, palę się. O, błąd mapy znalazłem. Wyszedłem. O dobra, woda. Uff. O kurde, śnieg się zepsuł. Dobra, to weź mi autorzyń gdzieś tutaj daje wodę. Nie wiem, tutaj. O kurde, tu jest. To w autorze jakbyś mógł postawić gdzieś wodę, bo... No. Ej, dobra, to jest bardzo trudne. Nie wiedziałem, że to aż takie trudne jest. Ja tego nigdy... Tak. 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 Kurde, nie chcę właśnie spaść do tej lawy. O, tu będę mieć wodę, dobra. O, dziękuję. A autor mi będzie... No, czym jestem takim idiotą i co wpadam automatycznie? A testowana jest mapa, czy jakby, czy niezbyt? Nie no, z tego co tam... O, dziękuję autorze. O, teraz będzie o wiele łatwiej tam trafić. Tylko też inaczej się trochę... O, dziękuję. Ej, dobra, to będzie dosyć ciężkie, nie? No to trzeba w idealnym momencie zrobić. Ej, dobra, to będzie strasznie trudno. Zanim ja to zrobię, to minie pół wieku. Ej, dobra, autorze pomocy, bo ja tu jakby... O, no. O, dobra, udało się. Ale nie wiem, czy to autor, czy ja, ale udało się. To tak, mamy dalej chyba znaleźć dźwignię, tak mi się wydaje. Shulker box. O, punkty. Mam już ich 43. Tu jest dźwignia. Ale nie mogę jej kliknąć. Ej, czemu nie mogę kliknąć dźwigni? Może się nie da, autorze, bo ja mam błąd chyba. Bo tej dźwigni się nie da kliknąć.
Fejk dźwignia. Świnie. Co wy tam macie? Dobra, a mogę jakoś do świnek wejść? Teraz pytanie, czy to było, czy to jest prawdziwe, bo ja tego kliknąć nie mogę. Dobra, może, a tu tego nie ma, widzę. Tu jest jakaś dziurga. Też nie ma. A w ogóle gdzie ja mam tędy wychodzić? To się jakoś tu otworzy? No to pewnie to stać widnia w takim razie, czekajcie. Nie, to jednak nie ta. Autor coś buduje. Tak mi się mu zdaje. Dobra, to może tak. Ta w końcu działa? Okej, to może tutaj? Dużo fejkowych dźwigni jest, zauważam. Tutaj? Za dużo fejkowych dźwigni jest tak trochę. Kurde, ale padem się ciężko celuje. Dobra, co tu się dzieje? Podpowiedź? Ale ja tu nie mam furtki, to może inaczej, ja se to rozwalę. Świnie wychodzić stąd. Psik. No, świnie. Kurde. No, o, czyli chyba znalazłem. O kurde, co tu się dzieje? Siema. Dobra, tu mam spawn pointa. A, to jest replika, dobra. Chyba wszystko wymierzone z tego, co widzę. Dobra, to ja może sobie tu wywalę śmieci różne. Te serca oceanu mi chyba niepotrzebne. To też mi niepotrzebne chyba. To też sobie wywalę. Dobra, ale na razie mapka bardzo spoko, podoba mi się. Nie wiem, czy środek ma być zapełniony. A mogę sobie jakoś tam wejść, zobaczyć, jak to wygląda. Bo jakby... Dobra, to ja może najpierw zacznę budować na zewnątrz. Dwie kratki. A! Czyli środek ma być zielony, tak? Ja chyba nie dostałem takiego, ale dobra. Raz, dwa i tu ma być dobra. Dobra, i tu ma być tak samo. Okej, czyli mam zbudować coś takiego. Z każdej strony. Dobra. Ej, dobra, replika to jest akurat przyjemny poziom, więc bardzo spoczko. Aha, i teraz tak, tu muszę zbudować tak i tak. Nie wiem, czy mi to w ogóle wypadło. Chyba wypadło albo nie wypadło, nie wiem. O, dobra, dziękuję bardzo. Panie autorze, ja sobie w sumie to tak zbuduję, będzie mi łatwiej. Dobra, sorki, że się tak w ogóle nie odzywam. Ale jestem skupiony w budowaniu, prawda, kwiatka. Dobra, i teraz co tu ma być? A ja chyba nie dostałem takiego. Dostałem brązowy cement. A to jest brązowy? Aha, dobra, ja myślałem, że to nie jest brązowy. Dobra, i teraz mam brązowym to wypełnić, tak? Z tego, co widzę. Widzę, że idealnie wyliczona. Kurde, nie uzupełniłem tam. I tu wszystko wypełnić trzeba. A zabrakło mi, autorze. Zabrakło mi pomocy. Okej. To chyba źle wyliczone, to będzie ocena. Nie no, może nie ocena w dół, ale tutaj mam się do czego przyczepić, prawda? I teraz tak, jak to jest zbudowane? Może ja się podbuduję tym. To ma być tak, i tak, i tak. I ostatnie ma być tutaj, z tego co widzę. I tu ma być taki żółty. A w ogóle mi 11 tego zostało. To nie wiem, co to ma być. Może źle wyliczone. Aha, bo tam trzeba było pewnie podstawkę zrobić. To nie był błąd. Przepraszam, autor. To mój błąd, bo pewnie trzeba było podstawkę z tego zrobić. A ja zrobiłem...
Ja zrobiłem z tego. No, z Dirta, czy jak to się nazywać ma. Będę to nazywał Dirtem. Dobra, to ja może sobie zejdę po te dwa. I podbuduję się. Ta 3, 4, 5, 6. Dobra. Tu raz, dwa. W sumie bardzo dobrze, że miałem ten nadmiar. Bo mogłem sobie zrobić tak. Ziup, ziup, ziup. Ziup, ziup. I ziup. Dobra, i mogę już tu sobie zejść. I proszę bardzo. Zbudowałem motorze. O, rozwaliło mi się. Bardzo fajnie zrobiona mapka. Podoba mi się. A to chyba jeszcze nawet połowa. Dobra, zrób polskie osłabienie. Jakby, ja nie pamiętam jak się robi podki, ale dobra. O kurde. Pajajajajog. Dobra, czy, aha, osłabienie to, dobra, wiem jednak, bo robiłem wieśniaki. O, kopająka mi nie wypadły. Dobra. O kurde, serduszko mam jedno. O dobra, wypadło. Cukier potrzebuję z tego co pamiętam. Do tego. Muszę poszukać cukru. To jest grzybek. A dobra, sugarcane. Nieważne. O, wpadło mi. Dobra, zamienimy to tu. Crafting. Tu, prawda. Oko pajączka. Dobra, sfermentowane oko pająka. Widzę, że tu było nawet testowane. Aha, muszę zrobić szkło. A, no to już wiem. Muszę zniszczyć drzewno. No dobra, no to zniszczmy drzewno w takim razie. Zniszczmy drzewno. One utility later. Tylko nie wiem, czy to jest błąd mapy, czy co. A dobra, tu coś mam. Beczki. A właśnie. Ja myślałem, że ja tam muszę zbierać, czy coś, a to tu jest, dobra. Raz, dwa, trzy. Hihi. I to dajemy tutaj. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Dobra, niech mi się to zrobi, a ja wywalę może psyw. O, nawet mi samo zbiera, hehe. A tą tarczę to i ten miecz to se wezmę w sumie. Nie wiem po co, ale wezmę se. Ja się w sumie... O, dobra, zrobiło się. Słyszałem dźwięk. Okej, okay, mamy osłabienie. Proszę bardzo. A dobra, jak skończę, to tam skrzynka jest. Raz, dwa, trzy. Skończyłem, otwórz się. O, bardzo ładnie zrobione. Co tu trzeba? Jezu! A, dobra, speedrun. Na ile to mam? Dobra, 5 minut to zdążę. Tu, 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 tu. O kurde, nie! Mam opóźnienie, bo się zacięłem trochę. Ale bardzo fajnie mapka zrobiona ogólnie. No kurde. Jak się nie uda. Dobra, to jeszcze raz trzeba. Dużo tych potek tu? Najwyżej trzeba będzie dołożyć. Dobra, to to w sumie mi niepotrzebne, to w sumie se wywalę. Dobra, biegniemy. No, znowu się zaciąłem, kurde. A no nie, no przed tym idealnie byłem, no kurde, no. Ale fajnie, bardzo mi się to podoba, że to jest tak zrobione. Dobra. Kurde, bo ja mam taką czułość akurat na PS-ie, że to się po prostu ciężko. Na myszce jakbym był, to by było łatwiej to zrobić, ale... No nie, blokłem się. Dobra, zdążyłem. Jest, w końcu. O, déjà vu. Déjà vu. Dobra. Fajnie, jakby było więcej poziomu. Déjà vu, kindness be like it says. Aaaa! O kurde, ale tu, tu jest ślisko. Nie, 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 nie. Déjà vu, kindness be like it says. 84 higher on it, to go. A! No kurde, tam była krawędź. No nie. Dobra. Próba druga. Na 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 na. Nie. Bo ja chciałem za te obrazy zajrzeć. Mogę do tyłu płynąć? Mogę. A. O kurde, bo tu widziałem, że... A! Autorze, wypadłem z toru. Bo ja chciałem do tego zajrzeć, a to nie wiem, czy tam trzeba było wlecieć, czy co. Dobra, no to ja może się zaleję.
Dobrze. To moja łódka tam została. A to są te punkciory, nie zauważyłem ich. Dobra, to ja po prostu tam popłynę. Deja vu, hide the... A! No nie no, jestem idiotą. Czemu ja... Dobra. Ja nie jestem nauczony na padzie grać, okej? Okay? I ja muszę się nauczyć. Okej. Nie! Nie! Dobra. Jakoś daję radę. Jest! No nie! Serio? Dobra, to do drugiego zajrzymy. Jak drugi to będzie spam, to... Znaczy, Jezu, scam. Kurde, myślałem, że to się tak uda. Dobra, to teraz robimy totalnego speedruna. Takiego total. Takiego... Zresztą takiego speedruna nie było. Nie, dobra, nie damy rady. Dobra, dało jakoś radę nawrócić. Nie. No. Wycofuj to. Dobra, może ja tam jednak nie będę wjeżdżał. Chociaż nie, bo tam punkty mogą być. Nie, nie. Dobra. Kurde, głupie te łódki są. Ja bym to już dawno przeszedł, tylko... Ja jestem bardzo ciekawy. Strasznie. Nie. Dobra, spróbujmy. Jest! Nie, udało mi się. Dobra, to idę sprawdzić, co tutaj jest. Skam. Ej, no, oszustwo. Nawet nie wiedziałem, że się dało... Czyli tu jednak miało być, dobra. Co tu mamy? Kwadratowa masakra, 100 tysięcy subów, 50 tysięcy. O kurde, widzowie. XD. Dobra, to spoko bardzo. To ja mogę wyjść jakby? Ja bym chciał wyjść. Bo tu się chyba... O, fajnie. Muszę zobaczyć, co tam jest. Dobra, no to teraz to już będzie easy, bo ja po prostu strasznie przedłużam. Ja wiem, że widzowie, że wam się nudzi. O kurde. Ja wiem, widzowie, że wam się nudzi, ale ja po prostu bardzo bym chciał poznać wszystkie zakątki tej mapy. Dobra, lecimy. Paweł Jumper, skaczesz już. O dobra. No w prawo. Gościu, w prawo idź. Gościu. Nie. Gość. Nie. Tyły. Nie. Tył mi się za bardzo. Dobra. Teraz trzeba. Niu. Dobra, jestem w końcu. O Jezu, aż się o sufit waliłem. Dobra. W końcu to mamy. W końcu będzie koniec mapki chyba. Z tego co widzę. Z tego co widzę, to zaraz będzie koniec mapeczki, więc. Prawda. Sobie. Zaraz się pożegnamy, tylko najpierw oczywiście przepal żelazo, prawda, wykop obsydian i będzie koniec mapki. Dobra. Przerabiamy sobie, tu sobie tak robimy. Deep for hire on the... Ja i tak chyba wykopię całego tego kobla, ponieważ chciałbym zobaczyć, czy tu punktów nie będzie, nie? Podejrzewam, że tu mogą być punkty. Ale dobrze, to zobaczymy zaraz. Mamy, prawda, nasz kamienny kilofik. To teraz tak, to trzeba wykopać wszystko. Trochę teraz będzie ta nudniejsza część, bo jednak wykop obsydia... O, diamancik pierwszy, drugi i trzeci. Teraz będzie ta nudniejsza część, bo w sumie nie zakładam, że nikt z was raczej nie lubi wykop obsydian. O, dobra, żelazo. Ale wiecie, tak, ja już to zrobię, żeby mapka była, prawda, 100%... przeszedłem ją w 100%, o. Tu sobie przygotuję patyki, tu sobie zrobimy taki piecyk fajny. Myk, myk, myk. Niech to się przepala.
Co się stało? Meta tam jest. Toż fajerwerki chyba puścił. Dobra. Czekamy sobie. Czekamy, czekamy. Ja sobie może tu, nie wiem, pokopię. Bo z tego co widzę... i nie, bo może jeszcze w sumie pod tym być cobblestone'em punkty. Poszukajmy. No, tutaj nie ma. Może tutaj? A jednak nie ma. Aj, niestety. Dobra, no to niestety nie ma punkciorów. Żmunciorów. Tu nie ma. I tutaj nie ma. A dobra, czyli rozumiem, że punkciorów nie było. Przepaliło się już? Dobra, przepaliło się już. Robimy sobie kilofik. Już, już. Fireworki spokojnie. Dobra, pierwszy diamencik, drugi i trzeci. Dobrze. Mamy trzy diamenciki. Ale mi gratulują przejścia tej mapy, naprawdę. O kurde. O! Nie trzeba było kopać. Dobra, dzień dobry. Jej, przeszedłem mapkę. Autor. Nie ma autora. O, jednak jest. Dzień dobry, zostałeś uwięziony. Dobra. Przybij piątkę, uwolniłem cię, chodź. No, chodź. Dobra. Dzięki za przejście mojej mapy. Oceń od 1 do 10. Dajcie suba i lajka. I dzwona. Brawo. Bardzo mi się spodobała ta mapka. Oczywiście te zasady najważniejsze. Oceń od 1 do 10. No raczej mapka nie miała błędów. Mógłbym nawet dać 10 na 10, bo bardzo mi się podobała. Na pewno nie była krótka. Była dosyć długą mapą. No ja myślę, że tu 10 na 10 jak najbardziej mogę dać. O, TNT. I dobra, dostałem Creative'a. To zaraz sobie mapkę wysadzimy. Ja sobie tu, prawda, troszkę już zacznę obkładać, prawda, koniec. Mapka w sumie nie miała żadnych błędów, to były raczej moje błędy. TNT nie wybucha. Autor jakby... O, dobra. Tu można jeszcze coś dać. Także myślę, że mapka i tak by była bardzo dobrze zrobiona. Ja bym tu naprawdę mógł dać mapkę 10 na 10, bo... mogę się zastanowić, czy błędów raczej nie było, no raczej... Tylko ten labirynt był trochę taki ciemny, no ale to już tam, to już się dało raczej przymknąć oko. Dobra, może ja się tak odezwę. Mhm, możesz się odezwać, tam pozdrowić kogokolwiek. Pozdrawiam wszystkich moich kolegów z SSP, oczywiście cały team. Jeżeli ktoś to ogląda, to naprawdę szacun. Robiłem tą mapkę z moim kolegą, który pewnie też będzie to oglądał, więc pozdro zimny. Co ja mogę powiedzieć? No, mapkę budowałem około miesiąca z moim kolegą. Okej. Bo ty miałeś procesję do tego czarnego labiryntu, to... No to właśnie, on miał być właśnie taki czarny, bo... Zarestało nam, no dobra. A w końcu co z tymi punktami? Bo miałem ich 51. 51 było ich 60... nie, 72. Aha, dobra. Jedne punkty, więc sobie czekaj. Tutaj na starcie gdzieś tu były punkty, czekaj, muszę je znaleźć. Powiem, że one gdzieś tu były. A na starcie były, to właśnie, to pewnie ze skartu nie wziąłem. Za dywanem coś? Coś za dywanem? O, tutaj były punkty, a nie. O, tutaj były punkty, widzisz? A gdzie ty jesteś? A nie, bo właśnie ja ich nie widziałem. A, tutaj, no rzeczywiście, raz, dwa, trzy, cztery. No to miałbym prawie fulla, nie? Mam 51, to nie wszystkie, ale... dobra, no ty... No. Pytałeś się o ten mechanizm tutaj, mogę ci później po nagrywkach pokazać, jak go zrobiłem. Bo on bardzo szybko... Aha, dobra, ty tu zegarek zrobiłeś, ale to się tak szybko rusza, że ja myślałem, że tam... Mhm. Na raz na przykład zatrzymałem się. No, mhm. Dobra, no to w takim razie mapka 10 na 10. Myślę, że odcinek wam się spodobał. Oczywiście subskrypcja, like, oczywiście dzwon również. Dobra, jeżeli dotarliście do końca, to myślę, że jesteście bardzo wytrwałymi widzami. Do następnego odcineczka. Siema, elo, 3, 2 i 0. Musimy dopełnić ten cel.
Pana burzy 10, 100 tysięcy subskrypcji, tak, bo ale... wtedy na kwadratową masakrę, prawda, dojdę. Więc subujcie, lajkujcie i komentujcie. Ja się z wami żegnam, do następnego, bajo.